Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam różnicę między kotłami jednofunkcyjnymi oraz dwufunkcyjnymi oraz opowiemy, w jaki sposób jest w nich podgrzewana ciepła woda użytkowa. Ja mam na imię Wojtek. Ja mam na imię Paweł i jesteśmy specjalistami do spraw systemów grzewczych w firmie Termet SA. Zapraszamy do oglądania. Kotły kondensacyjne marki Termet możemy podzielić na dwie grupy. Kotły dwufunkcyjne dostarczają ciepło na cele centralnego ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do tej grupy możemy zaliczyć kotły z budowanym zasobnikiem. Kotły jednofunkcyjne dostarczają ciepło tylko na cele centralnego ogrzewania, natomiast w razie potrzeby możemy bez problemu podłączyć do nich zasobnik z ciepłej wody użytkowej na jej zmagazynowanie. Przedstawię Wam sposób przygotowania wody w kotłach dwufunkcyjnych i jednofunkcyjnych z zasobnikiem. Kocioł dwufunkcyjny wyposażony jest w dodatkowy wymiennik płytowy, który pozwala nam w sposób przepływowy przygotować taką ilość wody, jaką akurat potrzebujemy. Wymiennik płytowy zbudowany jest z cienkich płyt wykonanych ze stali nierdzewnej. Podgrzewanie wody odbywa się poprzez wymianę ciepła, co ważne, bezkontaktową. To znaczy, że woda grzewcza nie miesza się z wodą użytkową. Ważne jest, aby regularnie wykonywać przeglądy kotła, ponieważ zanieczyszczenia odkładające się w wymienniku mogą znacząco pogorszyć wymianę ciepła. Przejdźmy do kotłów jednofunkcyjnych z zasobnikiem. W chwili, kiedy temperatura wody w zasobniku spada, zawór trójdrogowy przyłącza się i następuje przekierowanie wody grzewczej z instalacji centralnego ogrzewania do wężownicy zasobnika. Należy pamiętać, że kotły posiadają priorytet ciepłej wody użytkowej, co oznacza, że dopiero po osiągnięciu zadanej temperatury wody zawór trójdrogowy ponownie przyłącza się na cele centralnego ogrzewania. Warto zaznaczyć, że wszystkie kotły Termet do 35 kW posiadają wbudowany zawór trójdrogowy. Które rozwiązanie zaproponowałbyś do mieszkania, a które do domu jednorodzinnego? Wszystko zależy od tego, czy w pomieszczeniu technicznym bądź kotłowni mamy miejsce na zamontowanie kotła jednofunkcyjnego zasobnikiem oraz jak daleko oddalone są od siebie punkty poboru wody. Który kocioł zaproponowałbyś do mieszkania w kamienicy o powierzchni 50 m z łazienką i kuchnią, które nie są od siebie znacznie oddalone? W przypadku, kiedy nie mamy oddzielnego miejsca na montaż urządzenia, a punkty poboru wody nie są od siebie oddalone, najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotła dwufunkcyjnego. Może on być zamontowany również w łazience czy w kuchni. Dzięki temu źródło ciepła znajduje się bezpośrednio przy punktach poboru wody, dzięki czemu czas oczekiwania na ciepłą wodę jest krótki. Co poleciłbyś użytkownikowi, który ma dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2, dwie kondygnacje oraz dwie łazienki? W takim wypadku zdecydowanie poleciłbym zastosowanie kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem oraz podłączoną do niego cyrkulacją. Taki zestaw zapewni nam dużą stabilność temperatury ciepłej wody użytkowej, pozwoli na jej zmagazynowanie, a także wykorzystanie w dowolnym momencie. Warto zaznaczyć, że ciepła woda użytkowa dostępna jest niezwłocznie po odkręceniu kranu, dzięki czemu unikniemy strat wody w oczekiwaniu na jej podgrzanie. Dodatkową zaletą jest również to, że w przypadku poboru wody w kilku punktach, np. podczas mycia naczyń czy podczas kąpieli, taka instalacja zapewnia nam stały strumień oraz odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej. Mamy nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam zasady działania oraz zastosowania kotów jedno- oraz dwufunkcyjnych. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania innych filmów na naszym kanale.